tym roku 3 dni i 3 różne koncerty, każdy z nich poświęcony innej muzyce i innej postaci. Trwa 17. odsłona festiwalu Jadwigensis w Krośnie Odrzańskim. Pierwszy dzień tegorocznego festiwalu rozpoczął się w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek koncertem inauguracyjnym Ikona Muzyką Pisana pamięci Jerzego Nowosielskiego. To było coś dla miłośników Beskidów i Bieszczad. W czwartek przed słuchaczami wystąpił zespół Wspak. Duet przyjaciółek Adrianna Kafel-Woźniak i Aleksandra Pura-Cidyło przeniósł nas muzycznie w kierunku Kresów Wschodnich. Piątek natomiast to koncert w kościele świętej Jadwigi, koncert z okazji 45. rocznicy wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. O tym szerzej opowiemy w przyszłym tygodniu. Przy okazji zapraszamy na trzeci dzień festiwalu Jadwigensis w sobotę 14 października o godzinie 19 w auli zespołu szkół ponadpodstawowych przy ulicy Szkolnej w Krośnie Odrzańskim muzyczno-poetycka wycinanka pamięci Wisławy Szymborskiej.